Witam serdecznie wszystkich czołgistów w odcinku serii Jubileuszowej Bitwy. W zasadzie to, co teraz kręcę, kręciłem wczoraj, a przedwczoraj miałem imprezę z Szajbą i z Sawiorem, więc po prostu jestem troszkę, można powiedzieć, wczorajszy, chociaż to było przedwczoraj, no nieważne. W każdym bądź razie Jubileuszową Bitwę w tym odcinku rozegram wraz z Wojtkiem, z Wojtasem. Cześć! Cześć Faja, witam wszystkich widzów. Bo tak przypuszczam, że Wojtas, to jesteś Wojtek, nie? Tak. No. A dlaczego dodałeś sobie dalej ProGamer? Wiesz co, nie wiem, chciałem tak, żeby było z jajem, ale tak jakoś mi nie wyszło. No ale ProGamer. Tak jest. Tak jakoś nie wyszło. No, akurat nie jesteś ProGamerem, ale może w innych grach jesteś ProGamerem. A w jakich jeszcze grach lubisz grać? Wiesz co, gram jeszcze w taką karciankę internetową Hearthstone Heroes of Warcraft. O! Dobra, słuchaj, w zasadzie, tak jak mówiłem, jestem wczorajszy, więc szybciutko zerknę tylko, czym ty lubisz grać. Widzę, że radzieckie czołgi głównie, medy i zapewne jakieś pojazdy głównie tobie się podobają. To może powiedz, czym najbardziej lubisz jeździć? Czy lubię, jak powiedziałeś, medy, bo uważam, że są mobilne po prostu i lubię mobilność, za to lighty, no, nie podoba mi się ich wyrzucanie, bo nie lubię spotować, lubię po prostu grać agresywnie i uważam, że medy są po prostu najfajniejsze. Heavykami lubię grać, ale takimi raczej mobilnymi. Mhm. No właśnie, taki mobilny heavyk wybrałeś na swoją 20-tysięczną bitwę, czyli chcesz tą bitwę rozegrać piątotierowym czołgiem japońskim Oi Experimental. Dlaczego? Wiesz co, bardzo mi się niefajnie gra. Jest on rzeczywiście spory, ale ma bardzo fajne działo, no i świetnie taranuje. Ostatnio nim bardzo dużo gram. No i fajnie mi się nim gra po prostu. Tak jest. To ja w opisie nawet dam filmik, jak pokazywałem, jak właśnie fajnie taranuje się Oi Experimental. Dobra, jesteś gotów? Jestem. No to jedziemy. Szósteczki. No cóż, rzuca go do siódmych tierów. No niestety trzeba będzie uważać na te szósteczki, bo jednak ten pancerz jest dobry, ale tak do tierów czwartych, piątych. A już szósteczki to jak w masełko biją Oi Experimentala. I jeszcze gdzie chcesz jechać? Trzy artylerie. Wiesz co, ja chyba pojadę na prawo na E9. Okej. No tu ładnie przepuścili mnie. No jedziemy. No niestety, te artylerie, no faktycznie, artylerie jak zobaczą Oi Experimentale, to... A, patrzcie, my tu jedziemy w zasadzie w mniejszości. No, więc trzeba będzie trochę uważać. Trzeba będzie uważać. No już zaraz dostaniemy prawdopodobnie spota od kogoś, bo żaden z naszych medów, lightów nie podjechał na górkę. Niestety. Co jest niezbyt dobrze. No zobaczymy. Jest Lux. Tak jest. Słuchaj, dobrze by było może... Tak jechać samemu tak trochę słabo tutaj będzie właśnie. Chwilę poczekać może, bo jak my tam za daleko wyjedziemy, no to wszystkie arty będą w nas bić.
34,85 pojechał, więc trzeba będzie może go delikatnie wesprzeć. O! Cosik tam jest. Oj, nie trafiłem niestety. Z tyłu mamy też czołgi. Wiesz co? Przypilnuj może te. A ja spróbuję z tyłu obronić. Chociaż... To jak ja ci pomogę, tej kawu się wycofał. No. Tu już dostaję. Dobra, teraz tego Szweda. Też mamy go na dwa hity w zasadzie. O, jest, już bijecie. Dobra. Teraz kabu z tyłu. No wiem, tylko że... O dziwo! Arta! Ma zasięg na nas, no. Tam jest, widzisz? Gdzie ona tam pojechała? Ty... O, shit. Dobra. Zdjęte. Teraz KW1, ty masz 200... Tak, ja go... No, na jego wiele możesz... po prostu go rozwalić. No, dobra, no to w takim bądź razie trzeba jeszcze trochę na Luchsa uważać. Na bo górze ma 90 coś penetracji, wiesz? I... Tak naprawdę może... Dobra, to słuchaj, ja spróbuję po prostu nie pozwolić mu na to, żeby was bił. Artyleria. Niestety. No, trudno. Ale to już tak myślę, bitwa wygrana. O! Też mi Arta klepła. No i jeżeli chodzi o wynik, no to myślę, że źle nie było. Mamy, można powiedzieć, drugi i trzeci wynik expa, a ty masz najlepszy wynik obrażeń w tej bitwie. Więc mimo tego, że nie zagraliśmy super, to nie było źle, tak mi się wydaje.
Tak, ja tylko tak, no, ja tylko tak pokażę, ja mam 1160 na eksperymentalu średnich obrażeń. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajny czołg moim zdaniem. Dobra, więc 20-tysięczna bitwa zaliczona. Teraz ostatnio grasz mniej, bo tam nauka i tak dalej, ale zapewne jeszcze coś chcesz wyekspić. Tak, obecnie muszę po prostu uzbierać pieniądze na Batchata 25 po prostu i to chyba wszystko. Mhm. Tak, co na razie myślę, że będę kupował. Tak, będę po prostu grał tymi czołgami, które mi się spodobają. Mhm. Dobra, to w zasadzie wszystko. Ja tobie dziękuję za wspólną grę. Kogo byś chciał pozdrowić? Chciałbym pozdrowić majstra z klasy. Chciałbym pozdrowić Kindera, Kurtysia, Evera i Cypisa. Tak jest. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.